to jestem, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Tam z tyłu widać jednego mojego kotka. Myślę, że Wam nie będzie przeszkadzać. Któryś raz ten film już zaczynam nagrywać, bo dwa razy mi przeszkodziły koty. Raz mi spadł telefon, raz psy szczekały. No więc jeśli teraz znowu coś takiego będzie, to trudno, idzie bez cięć i już. Słuchajcie, bo mam Wam kilka rzeczy do powiedzenia i właściwie do tego tematu to zbierałam się już dość długo i dzisiaj się za to zebrałam i powiedziałam, że wreszcie po prostu zbiorę to, że tak powiem, cuzamen do kupy, jak to się mówi i opowiem Wam to, co co właśnie chcę powiedzieć, tak? Moi kochani, oczywiście zapraszam Was serdecznie do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, zapraszam Was też do, moi drodzy, zapraszam Was też jak najbardziej do zajrzenia na mój blog Grynelka, gdzie jest mnóstwo wspaniałych, nie chwalę się, ale jestem zadowolona z tego, co robię, wspaniałych artykułów na przeróżne tematy. Zajrzyjcie, artykuł oczywiście mojego autorstwa. No i jeśli ktoś chciałby wesprzeć mój kanał, mój blog, to też link jest pod filmem. Zapraszam serdecznie. Natomiast teraz, kochani, chciałam Wam powiedzieć, że będzie ten film takim moim podsumowaniem 10 lat mieszkania na wsi. I słuchajcie, od razu powiem, nie chodzi tutaj o to, żebym ja komuś odradzała, doradzała, mówiła nie wyjeżdżaj na wieś, zostań w mieście, nie o to mi w ogóle chodzi, nie będzie tutaj takich wycieczek jakichś dziwnych pod adresem tych i tamtych spraw i upodobań, bo nie to mam zamiar Wam powiedzieć. Raczej chodzi mi o to, raczej chciałabym przekazać Wam moje doświadczenia, moje spostrzeżenia i moje uwagi dla tych ludzi, którzy chcieliby na wieś wyjechać. Dzisiaj na wieś chętnie ludzie wyjeżdżają, chętnie chcą mieszkać w naturze, chętnie chcą wybywać z miasta, chociaż niektórzy są, słuchajcie, mieszczuchami po prostu z krwi i kości i sobie nie wyobrażają innego życia. I powiem Wam, że ja też całe życie mieszkałam w mieście i tak naprawdę jestem takim mieszczuchem, chociaż kocham naturę bardzo, ale tak naprawdę to jestem takim prawdziwym mieszczuchem, więc dla tych jest ten film, tak? Na co należy zwrócić uwagę, bo dzisiaj jest bardzo dużo jest kanałów, jest blogów na temat właśnie życia w naturze, życia na wsi, ale powiem Wam, że no jakby to powiedzieć, słuchajcie, bardzo często są komentarze, które owszem wyrażają olbrzymi zachwyt i tak dalej, jakie to wszystko jest piękne, sielankowe. Niekiedy jest nawet taki styl wręcz cepeliowski tego życia na wsi pokazany. A tymczasem są pewne rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, bo nie wszystko złoto, co się świeci, jak to się mówi. No i ja tutaj Wam to rozjaśnię trochę, tak? Więc kochani, rzecz pierwsza, jeśli chcecie wyprowadzić się na wieś, pierwszą rzeczą, na którą ja bym absolutnie zwracała uwagę i ja dzisiaj po 10 latach wiem o tym bardzo dobrze, na wieś nie wolno wyprowadzić się w pojedynkę. Absolutnie. Nie ma mowy. No dlaczego, to nie będę już nawet wyjaśniać. Słuchajcie, świat jest zupełnie inny niż kiedyś. Człowiek z reguły zdany jest tak na siebie, no chyba, że ma naprawdę pod ręką, że tak powiem, prawdziwych przyjaciół, którzy go nie zawiodą i którzy mu pomogą, ale jeżeli chcecie wyjechać, jesteście typem samotnika i wydaje Wam się, że pojedziecie na wieś gdzieś, zamieszkacie w jakiejś wśród lasu, bądź blisko lasu, gdzieś na odludziu i będziecie sami, to może iść dobrze, ale tylko krótko. Dopóki jesteście zdrowi, dopóki jesteście młodzi, chociaż to nie jest wyznacznik, bo ludzie młodzi też dzisiaj chorują ze względu na to, że bardzo niezdrowo żyją ludzie.
No i po prostu wszystko się może zdarzyć, tak? Ja w tej piosence wszystko się może zdarzyć. I na przykład, jeżeli, moi drodzy, zepsuje się samochód, jeżeli będziecie musieli pójść do szpitala, nie daj Boże, jeżeli złamiecie nogę, a jeszcze oprócz tego, jeśli macie zwierzęta, to co wtedy, jeżeli Wam się coś stanie, co wtedy? Więc w pojedynkę absolutnie nie. Ale kochani, ja poszłabym dalej i powiedziałabym, że w dwójkę też nie wolno się wyprowadzać. Nie, bo jeżeli jednej osobie coś się stanie, no to ta druga tak czy owak zostanie sama i znowu i trafimy do punktu wyjścia, tak? Koło się zamyka. Więc a naprawdę chyba, że macie taką bazę, wiecie, taką bazę, która w postaci właśnie przyjaciół, na których można polegać, którzy Was nie zostawią w biedzie, którzy podadzą Wam szklankę wody, którzy ugotują Wam obiad, jeśli będzie taka potrzeba, którzy Wam po prostu pomogą. To jest podstawa. Konieczna druga rzecz, dobrze jest wyprowadzać się na wieś z dwoma samochodami, powiedziałabym tak. Jeśli jeden się zepsuje, to niech będzie drugi. No i oczywiście auto takie na cztery koła, napęd. Zależy zresztą na jaką wieś się wyprowadzacie, bo jeśli w góry, no to absolutnie musi być takie bardzo porządne auto. Także to jest istotna sprawa. Kolejną, którą ja bym powiedziała, równie ważną, jest komunikacja. Słuchajcie, zwracajcie uwagę naprawdę na komunikację, bo mówię, auto może się zepsuć, może coś się stać z nim, cokolwiek i zostajecie na lodzie, słuchajcie, więc jeżeli musicie zobaczyć, czy jak wygląda komunikacja, czy jeżdżą busy, jak często jeżdżą te busy, bo w Polsce niestety są jeszcze takie wsie, gdzie busy jeżdżą, moi drodzy, raz dziennie, a trzeba pojechać do miasteczka, nakupić prowiantu, nakupić jedzenia, różne rzeczy, no i co wtedy, tak? Więc to jest istotne, patrzeć, jaka jest komunikacja, jak daleko jest do przystanku i czy nie trzeba na przykład, to na przykład w górach trzeba kawał drogi iść, tak? Także taki romantyzm, który powoduje, że ludzie się wyprowadzają tak ad hoc, na łeb, na szyję, jest naprawdę głupi, po prostu głupi i on jest fajny na początku, tak się ludziom wydaje, dopóki właśnie mają dużo sił, są młodzi, że wszystko będzie super, a to potem w prawie się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Później sprawą, którą bardzo taką prozaiczną, na którą radziłabym zwracać uwagę, jest oświetlenie, czyli czy droga do Waszego domu jest oświetlona, czy są tam latarnie, słuchajcie, bo niestety polska wieś jest jeszcze taka, są takie wsie, gdzie nie ma po prostu w ogóle oświetlenia. Owszem, na głównej drodze, gdzie mieszka wójt, gdzie tam jest, dajmy na to, ośrodek zdrowia, czy ale przede wszystkim wójt lub sołtys, tak, no to wiadomo, że oświetlenie jest, tak. Ale na przykład troszeczkę dalej w jakichś takich bocznych, że tak powiem, przysiółkach, uliczkach nie ma i człowiek może się zabić po prostu. Patrzcie, czy jest asfalt dochodzący do Waszego domu, bo jeżeli jest napisane, że jest droga utwardzona, no to po prostu znaczy nie mniej, nie więcej, że człowiek jest, będzie wiosną tonął w błocie, tak? Warto zainteresować się przed wyprowadzką, czy droga jest posypywana piaskiem, czy w ogóle pług jeździ i odśnieża, i czy nie mało tego, czy jest posypywane piaskiem, czy jeździ piaskarka, bo na wsiach często jeżdżą piaskarki właśnie tylko po głównej drodze, tam gdzie jest wójt, gdzie jest sołtys, natomiast na poboczach już nie. Więc na to też warto zwrócić uwagę. Oczywiście, jeśli człowiek ma siłę i biegać z piaskiem, z wiaderkiem i posypywać sobie drogę, no to jest jego jak najbardziej sprawa. Tylko mówię, że warto na takie rzeczy zwracać uwagę, dlatego że później wszystko wychodzi w praniu. I zawczasu dobrze jest to tak rozkminić, tak? I taką kolejną rzeczą, słuchajcie, jest jak w ogóle
No na przykład, jeśli o mnie chodzi, to jest jeszcze taka sprawa jak zwierzęta na wsi, gdzie wciąż jeszcze stoją na łańcuchach, powiązane i tak po prostu stoją i to się bardzo powoli zmienia. Jeśli chodzi o młodych ludzi, to zmienia się szybko, tylko że młodzi ludzie z tej wsi wyjeżdżają, wiecie, wyjeżdżają albo do miast, albo też wyjeżdżają w ogóle z Polski, wyjeżdżają, przepraszam, wyjeżdżają za granicę, bo tu nie ma przyszłości dla nich. W związku z tym, ale jeśli chodzi o starsze pokolenia, no to one są przyzwyczajone. Tak było zawsze, pies na łańcuchu stoi i koniec. Także mnie to po prostu strasznie boli, strasznie rani, więc jeśli też należycie do takich ludzi, no to na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę, tak? No i tak, i generalnie to wszystko sobie trzeba tak obcykać, obkminić, rozkminić, słuchajcie, dlatego że żeby nie było później przykrych niespodzianek. Natomiast, jak mówię, jeśli ktoś lubi wieś i pragnie mieszkać na wsi, w naturze, no to jak najbardziej. I nikogo do tego, broń Boże, nie zniechęcam. Mieszkanie życie wśród natury jest naprawdę przepiękne, tylko trzeba się przedtem bardzo dobrze zastanowić i rozkminić wiele rzeczy. I na to Was chciałabym uczulić po 10, bo ja po 10 latach wszystko widzę po prostu. Ja też byłam bardzo naiwna, jak przyjechałam na wieś i wydawało mi się, że wszystko będzie świetnie i w ogóle, a okazuje się, że no to trzeba jednak się nad pewnymi rzeczami zastanowić, żeby później nie było tych niespodzianek. No i jeszcze pamiętajcie o tym, że to generalnie, czy będziecie chcieli na wsi mieszkać, tak? No. Niektórzy lubią to, niektórzy lubią tamto. Jeśli macie jeszcze jakieś ewentualnie uwagi, no to chętnie bym posłuchała. Podzielcie się w komentarzach tym. Bardzo jestem ciekawa po prostu. Też wieś wsi nierówna. Słuchajcie, na pewno inna wieś jest, która jest podmiejska, gdzieś tam pod Poznaniem, czy pod Warszawą, czy pod Wrocławiem. A inna wieś jest gdzieś zakopana na końcu świata, oddalona od ośrodków większych. I tam życie płynie zupełnie inaczej. Jest też zupełnie inna mentalność. I hermetycznie zamknięte środowisko, bardzo często, gdzie człowiekowi z miasta jest trudno po prostu w to środowisko się wżyć. To nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Tutaj ludzie, znaczy nie tutaj, tylko generalnie na wsi, pamiętajcie o tym, ludzie są przyzwyczajeni do pewnych takich już trudnych spraw. I oni od urodzenia, jeśli od urodzenia są, żyją w tym i dla nich nie jest to jakimś tak wielkim problemem, jak dla człowieka z miasta, który musi się przełamać, który musi się wszystkiego nauczyć. Jeśli na to jesteście gotowi, no to jak najbardziej polecam wieś, tak? No. Dobra, kochani, słuchajcie, to są moje takie uwagi. Ja zapraszam Was koniecznie do subskrypcji i do. Bardzo chciałabym posłuchać Waszych komentarzy teraz się podsuwam krzesłem i wyłączam się. Pa.